tym roku do udziału w przeglądzie małych form scenicznych zgłosiło się 13 przedszkoli, a to oznacza, że na scenie zaprezentowały się o 3 grupy więcej niż w ubiegłorocznej edycji przeglądu. Była duża dowolność, dzieci mogły się zaprezentować w różnorodnej formie artystycznej. Same prezentacje trwają kilka minut, w regulaminie jest to dosyć mocno okrojone, ale jesteśmy bardzo ciekawi, czym nas w tym roku zaskoczą. Na to, by zaskoczyć organizatorów, przygotowane były bajkowe postacie czy bohaterowie popularnych wierszy. Kogo zagrasz? Ślimaka. Ślimaka, ty? Pszczółka. Pszczółkę. A co ta pszczółka będzie robiła? Latała. Dzieci są bardzo aktywne, twórcze, chętnie uczestniczą w takich właśnie przeglądach i chętnie się uczą, szybko zapamiętują swoje kwestie, lubią tańczyć, śpiewać, bawić się. To właśnie w związku z naturalną dziecięcą potrzebą aktywności i ekspresyjnego wyrażania uczuć, Centrum Integracji Kulturalnej już po raz trzeci oddało scenę Orła do dyspozycji przedszkolaków. Jednym z celów przeglądu jest podkreślenie znaczenia edukacji teatralnej jako formy pracy artystycznej i wychowawczej na to, jaki wpływ wywiera na rozwijanie i wzbogacanie osobowości młodego człowieka. Jestem żuk. Żukiem jesteś, tak? A co ten żuczek będzie robił podczas przedstawienia? Będę mówił do Biedronki. Witam śliczną Biedroneczkę, uśmiechniętą tą panieneczkę. O, a za nią ktoś już spieszy, czy Biedronka się ucieszy? Już wiem, kto to. To pan żuk do Biedronki puk, puk, puk. Panieneczka widzi żuka. Czego pan tu u mnie szuka? Dla wielu przedszkolaków nie był to pierwszy występ na dużej scenie. Niektórzy za sobą mają już występy w wielu miejscach w Bolesławcu. Mamy trochę tych występów, bo szeroko działamy w społeczności lokalnej. Systematycznie występujemy w Domu Pomocy Społecznej dla starszych osób. Współpracujemy też z drugim domem środowiskowym dla niepełnosprawnych. Dajemy przedstawienia i ze szkołą specjalną oni dla nas przygotowują i my też chętnie dla nich. Dla szkoły podstawowej numer 2 w tej chwili zespołu szkół, także tych przedstawień jest mnóstwo, ale dla dzieci to też nie jest obciążenie, bo my dramą pracujemy na co dzień i dzieci nie to, że się męczą, muszą coś się nauczyć, ale bawimy się słowem. Przegląd małych form scenicznych organizowany jest w ramach projektu Edukacja Teatralna dla Przedszkolaków, który Bolesławiecki Ośrodek Kultury realizuje od 3 lat w Orle. W tym roku szkolnym do programu zgłosiło się 27 grup, deklarując udział ponad 500 dzieci w wieku 5 lat. Dzieci bawią się w teatr także w swoich przedszkolach, a podczas przeglądu mają okazję zaprezentować efekty. Babcia za dziadka, dziadek za rzepkę, oj, przydałby się ktoś na przyczepkę.